Cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj powiem Wam, co ostatnimi czasami się u nas wydarzyło. Zapraszam do oglądania. Wydarzyło się to, że już w pełni zaczęły się nieść nasze małe kurczaki. No nie kurczaczki, tylko przepióreczki. Tutaj w tej chwili są 4 koguty. No i to tak, tutaj mamy naszą białą kurkę Texas. No ona dostała trochę, nie powiem, no co poradzić. I tutaj mamy kury i 2 koguty, więc to tak jest. Trzeba to zamknąć. I tutaj jest taki jeden kogutek chwilowo, bo on jest leciutki, no w ogóle nie tyje. No i nic się nie poradzi z tym, co tak się przywraca. Niby lepiej, niby gorzej. Dostaje witaminę B kompleks. No więc zobaczymy, czy mu się poprawi. Tutaj mamy nasze, taką jedną wrzuciłem, kogut Caladeon i kurka Caladeon. Więc no zobaczymy, co z tego wyniknie. I tutaj też, nie ma siana nic, no bo one wyrzucają niestety to. Kogut się znęca nad kurką, to niedobrze. Niedobrze. No ale to nic, pewnie kwestia przyzwyczajenia. Dostałem 20 jajeczek od pewnej pani za darmo. Były to jajka silki. No i jestem wkurzony, bo tak skończy 20 jajeczek. Wszystkie po 7 dniach inkubacji są niezaległe. No i nic, no czuję się trochę poniżony, bo lęków mi się w ogóle nie chce już robić, jeżeli ja się boję w ogóle robić, bo jeżeli to tak ma być, to ja dziękuję z tym. No. Gdzie tu... Patrzcie, co tu się będzie działo. Jak szalone jedzą jajeczko. Hej, a ty gdzie, młoda? Oś ty, wracaj się, no, o, Amargedon po prostu. No bo nie będziemy wyrzucać tych jajeczek, one są jeszcze dobre, no a kurczaczki skonsumuję to ze smakiem, więc no jest jeden chociaż plus. Tutaj nasze kury. 10 sztuk. Myślę, żeby wybieg dla nich tamten zrobić, trochę odnowić i żeby sobie pochodziły, bo tak no siedzieć w zamknięciu to nie za bardzo. No ale to niech jeszcze posiedzą, jeszcze w tym odcinku to może nie zrobimy. No brajlerów mniej, bo tam wiadomo, nie będę już Wam mówić co i jak. No przepiórki niosą jaja. Teraz od dzisiaj zniesione jajka, które będą już będą sortowane na lęgi. O, tutaj takie fajne. A to w duże w miarę. To wpadnie w tacę. Mamy inkubator Cleo 5 właśnie i no w niego wchodzi 74 sztuk z tacą, którą dokupiliśmy. A to jak szalone. Po prostu zobaczcie, jaki kogut będzie z lęgów. I gdzieś tu jeszcze o tamtym chyba będzie kogucik, tak babcia stwierdza, ale to zobaczymy, jak to się mówi, wyjdzie w praniu. Nasza kurka Grenchel fajny ma już czubek. No zamotała się taka oto niezdara mała. Będzie oczkiem w głowie.
No więc to tak akurat wyjdzie. Teraz pójdziemy do starych kur. Reksiu, Reksiu, Reksiu. Mamy nasze kurki. Masz tu jajo? Nie masz. A tutaj jaja są. Nie ma też. A, też ostatnio mi zdechła jedna przepiórka. Kura przepiórki. Nie z wiadomego powodu. No więc trudno. Tak to by było, 15 sztuka jest 13, bo jeszcze kiedyś zdechła jeszcze jedna. No, mówi się trudno, no fajnie by było, byłoby te dwa jajeczka może więcej, a tak to jest dwa mniej. A jakie duże jajo. Ale to pozbieram sam, bo to za długo zejdzie. Dobra, jeżeli taki film Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Widzimy się w następnym filmie. Pozdrawiam Was, cześć!